Nie ma tutaj ta sytuacja nic wspólnego z tą zarzucaną rzekomą cenzurą. Na pewno nie wysłałem SMS-a o treści zróbcie coś z tym Kazikiem. Po prostu poprosiłem, żeby na razie wszystkie sprawy związane z listą przebojów nie były poruszane na naszej antenie. Będziemy uczestniczyć w tym demokratycznym, pluralistycznym świecie medialnym, jaki jest teraz dzięki mediom publicznym.